Hej, dzisiaj wyjątkowo witam się z Wami sama, bo będzie dzisiaj nagrywany film Pokaż mi książkę, która na mojej biblioteczce. Myślę, że w przyszłości, znaczy nie myślę, na pewno Martyna w przyszłości nagra swoją wersję tego filmu również w takiej formie, a będzie to forma taka, wiecie, chodzona. No, wydaje mi się, że jest bardziej dynamiczna i fajniejsza. Widziałam ten pomysł właśnie u Nikoli Doktor Bugi, stwierdziłam, że się zainspiruję, także pozdrawiam Nikolę, mam nadzieję, że mnie nie zwyzywa, że zgapiłam od niej. Jeżeli kadr będzie jakiś krzywy, dziwny i będę machać ręką, to wybaczcie mi, ale nie jestem przyzwyczajona do trzymania telefonu w ręce, to znaczy na takim małym statywie, także to może dzisiaj być no, bardziej mobilne. Ale dobra, może zacznijmy. Będę się wspomagać telefonem męża, na którym mam wszystkie propozycje, które mi pisaliście, i może nie będziemy już przedłużać. O, cześć sushi. I zaczynajmy. Pokaż mi książkę, która po ponownym przeczytaniu nie zrobiłaby na tobie takiego wrażenia. Wiecie co, jest sporo takich książek, ale o, właśnie tutaj ją widzę. I to będzie, o Jezu, A jeśli to my, Becky Albertalli i Adama Silvery. I słuchajcie, jak ja czytałam tą książkę, to ona mi się bardzo podobała, ale teraz może faktycznie jest taka, pewnie, żeby, wydaje mi się, że uznałabym ją za bardzo infantylną, ale no trudno. Także no, nie będę jej czytać na pewno drugi raz, żeby właśnie nie zmienić zdania, bo podobała mi się dosyć mocno wtedy, gdy ją czytałam. Ma fioletowy grzbiet. Wiecie co? Na przykład Loveless ma fioletowy grzbiet, o tutaj. I wichrowe wzgórza, które całe są fioletowe. Sporo mam w sumie książek z fioletowym grzbietem. Lećmy dalej. Powiem wam, że już mnie ręka boli. Przy której śmiałaś się na głos. I pozwólcie, że nie będę jej wyciągać, bo mam tutaj taki stosik, ale chodzi mi tutaj o tą książkę, czyli Ja cię kocham, a ty miał. O, dobra, wyjdzie. O, Ja cię kocham, a ty miał od Katarzyny Bereniki Miszczuk. Jezu. Tak, bardzo fajna komedia kryminalna, także polecam. Zresztą mówiłam już o niej też na kanale. Okej, okay, chodźmy dalej. Masz do niej największy sentyment. I wiecie co, myślę, że to będą... Ja tu zaraz wszystko powywalam. Ale myślę, że to będą dzieci z Bullerbyn. No nie ten konkretny egzemplarz, ale ogólnie ta książka i ta historia, bo do tej pory pamiętam, jak miałam ją właśnie na lekturę w podstawówce i jeszcze w ostatni dzień czytałam ją przed szkołą w łóżku mojej mamy. No i bardzo, bardzo po prostu fajnie mi się kojarzy, także to będą dzieci z Bullerbyn. Jakoś je sobie odłożę, może. Okej. Okay. Ma najbrzydszą okładkę. O Jezu, tutaj będę miała problem, bo tu się nie zastanowiłam. Ale pomyślmy, która książka może mieć jakąś brzydką okładkę? Nie mam jakoś super dużo brzydkich okładek, szczerze wam powiem. O, dobra, niech będzie, że Zaginione miasta, Strażniczka. Ogólnie całej tej serii nie bardzo mi się podobają okładki, także niech będzie to. Ale ogólnie książka jest bardzo fajna, polecam. Która łamie serce, to znaczy nie wiem, jaka wam złamie serce, ale mi osobiście złamała serce Zima czarownicy, którą mam tutaj. Jezu, nie umiem. O, tu mam Zimę czarownicy, ona totalnie mi złamała serce, po prostu jej roztrzaskała na malutkie kawałeczki. Powiem, że już mnie normalnie ręka boli od trzymania tego telefonu tak bardzo wysoko. Lećmy dalej. Wielka samotność. Kuba, specjalnie ją przyniosłam tutaj dla ciebie. Proszę bardzo, oto jest Wielka samotność, nawet jeszcze z zakładką. Bo kiedyś ją zaczęłam i ją porzuciłam po 40 stronach, nie wiem dlaczego, nie pytaj. Której uwielbiasz okładkę. Na pewno uwielbiam okładkę Daisy Jones and the Six, tą konkretną.
Bo to wydanie mi się chyba najbardziej podoba. Jest najmniejsza. O, i akurat mamy ją tutaj w kadrze, czyli to piękne wydanie. To piękne wydanie Ani z Zielonego Wzgórza, które ma tu piękne złote, złoty napis. Jak ją zobaczyłam u Nikoli, to powiedziałam, że muszę kupić koniecznie. Jest przepiękna. Można ją dostać na Świecie Książki, jeżeli jesteście zainteresowani. Chyba 35 zł za nią zapłaciłam, także jest najdroższa na twojej półce. I o tym myślałam i Jezus! I wydaje mi się, że jest to zakon drzewa pomarańczy. Ale ten w twardej oprawie, który jest mega, mega ciężki. I za nią zapłaciłam, słuchajcie, 80 zł. Ja nawet chyba za hardbacka żadnego po angielsku nie zapłaciłam 80 zł. Także tak, na pewno jest najdroższy zakon drzewa pomarańczy. Martyna napisała, którą pogryzł kot. No przykro mi, nie mam jej już, ale chodzi o Helisę. I mój rudy ją pogryzł. A to była książka Martyny oczywiście. Dobra, pokaż książkę, której najbardziej nie lubisz. I na ten moment to będzie tu. O, te dwie. Jezu, czyli Jedyna i Elita, czyli drugi i trzeci tom Rywalek. Masakra. Ale myślę, że troszkę więcej powiem w podsumowaniu tego miesiąca. Także teraz nie będę się rozgadywać, ale naprawdę masakra. Dawno nie czytałam czegoś takiego. Najdłużej jest na twojej półce. Wiecie co? Ja stwierdziłam, że się skupię tutaj na tej biblioteczce, bo mam jeszcze jedną taką troszkę mniejszą w salonie. I tam mam faktycznie książkę, która jest u mnie naprawdę bardzo długo, bo od czasów mojego dzieciństwa kupiłam ją gdzieś chyba nad morzem, w tych takich koszach, znaczy tych namiotach, które mają książki po 10 zł i to jest dziewczyna w mieście aniołów, czy coś takiego, taka fioletowa okładka, to jest w ogóle taka jakaś śmieszna seria, bo tam miałam jeszcze Mleczny Koktajl, czy coś takiego. Nieważne, ale na tej półce, znaczy na tych regałach, to szczerze chyba to. Czyli Bad Boys Girl, druga część, bo pierwszej już nie mam, bo oddałam, gdzieś tam oddałam, chyba do domu dziecka, czy jakoś tak, ale Bad Boys Girl. Okej, lecimy dalej. Powiem wam, że kurczę, takie trzymanie telefonu do góry to jest naprawdę masakra. Ma na okładce kobietę z długimi włosami. No to chyba najprędzej będzie właśnie Daisy Jones and the Six, bo raczej nie mam okładek z kobietami. Ma brzydką okładkę, a świetną treść. No to mogłabym pokazać z powrotem właśnie Zaginione Miasto Strażniczka, bo okładka nie jest zbyt zachęcająca, ale w środku jest naprawdę bardzo fajnie. Albo może to być też Za zamkniętymi drzwiami. Również okładka nie bardzo, ale ja na przykład bardzo fajnie się bawiłam na tym thrillerze, także polecam. Która ma najbardziej połamany grzbiet? I ja ogólnie... Jezus! Boże, zrzuciłabym mężowi telefon, zabiłby mnie. Ogólnie ja nie łamię grzbietów, ale tutaj mam taki, powiedzmy, nadłamany. Nie wiem, czy to będzie widać. O, próbuję tak właśnie pod światło. No, może minimalnie. Ale no to jest najbardziej złamany grzbiet w mojej kolekcji. Także tak. Dalej mamy. Ma najwięcej stron. No to właśnie Zakon Drzewa Pomarańczy, który już pokazywałam. Tu na górze, matko, ja nie wiem. O, ten, jak to się nazywa? Przeminęło z wiatrem, jakby to złączyć w jedno, to również będzie ponad 1000 stron, także to na pewno ma najmniej stron i najmniej stron ma tutaj. O, piękna młoda żona, 120 stron, o ile się nie mylę. Tak, 126 stron, także ona jest najcieńsza w mojej kolekcji. Od której zaczęła się wasza przygoda z czytaniem? No i u mnie oczywiście Harry Potter standardowo, który jest tu. Również Dzieci z Bullerbyn. I najpiękniejsza rzecz na mojej biblioteczce, czyli... Boże, nie wiem, czy ja to wyciągnę. Pozwólcie, że nie będę tego trzymać, ale... Baśnie braci Grimm. Tak. Zdecydowanie.
A, złe tłumaczenie. Tutaj wiecie co, mogłabym sporo książek pokazać. Znaczy sporo, na kilka. Ale dajmy Red, White and Royal Blue, o którym myślę, że już wszyscy słyszeli, że naprawdę ma kurczę skopane tłumaczenie. A bardzo szkoda, bo to jest podobno bardzo fajna historia. I myślę, że sama się z nią jakoś niedługo zapoznam. I chyba ostatnia. Od Julii. Ma na okładce alkohol. Powiem ci, że... znaczy powiem wam, że szukałam takiej książki, ale nie mam. Czy w ogóle ktoś projektuje okładki z alkoholem? Na okładce? Znaczy... Tak, dobrze powiedziałam. Są takie okładki? Nie wiem, ale jeszcze tak w sumie teraz pomyślałam. Ja myślałam, że tutaj, ale nie wiem, czy na pierwszym tomie nie ma jakiejś butelki rumu? Może i tak. Ale mam ją tam, więc nie będę już szła. Dobra. Tak więc to by chyba było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taka forma wam się podobała i że mimo, że jestem sama, to obejrzycie i że wam się spodoba. I oczywiście czekajcie na film w wykonaniu Martyny. A widzimy się w następnym filmie już w środę. Także dziękuję bardzo jeszcze raz i do zobaczenia. Pa, pa!